ostatnich latach mam wrażenie, że smartfony mają dwa główne problemy. Po pierwsze, ceny ich cały czas rosną, dobijając do horrendalnych kwot, a jednocześnie mają problemy z baterią. A to jest Samsung M51, czyli urządzenie, które rzekomo ma być lekarstwem na całe to zło. Zapraszam na materiał. A i rzecz jasna, na wstępie zaznaczam, jak co miesiąc organizuję dla Was konkurs. O nim opowiem na koniec tego materiału, więc obejrzyj film do końca, a na samym końcu pojawią się szczegóły dotyczące tego, co tym razem w tym miesiącu mam Wam do rozdania. Dobrze, zaczynając od samego początku. M51 jest to urządzenie, okej, faktycznie jest plastikowe. Przyznam szczerze, że najbardziej z urządzeń, które przypominam i które recenzowałem Wam w ostatnich latach, jest to A71, czyli smartfon niesamowicie duży. I to może być jeden z problemów tego telefonu. Faktycznie jego rozmiar, 6,7 cala, ekran, oczywiście Super AMOLED, tutaj nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń. Brakuje może trochę tych 120, a nawet minimalnie tych 90 Hz, jednak w cenie, o której zaraz powiemy, mam wrażenie, że i tak jest nieźle. Co do wagi, ta jest duża, no bo nie oszukujmy się, wepchać do takiego smartfona tak pojemną baterię, ta o pojemności aż 7000 mAh, robi wrażenie, tym bardziej biorąc pod uwagę grubość tego urządzenia. Dlatego też uważam, że sama konstrukcja tego urządzenia jest to w jakimś stopniu sztuka inżynierów Samsunga, którzy wpakowali do tak cienkiego urządzenia tak ogromne ogniwo. Mamy ekran Super AMOLED o przekątnej 6,70 cala, rozdzielczość 1080x2400 pikseli w proporcjach 20:9, ekran jest chroniony Gorilla Glass 3 i prawdę mówiąc, tak jak powiedziałem, można tylko i wyłącznie byłoby się pokusić o danie 90 Hz, jednak z tego co kojarzę, Samsung implementuje co najwyżej 120, no a w tej półce cenowej też nie ma co wybrzydzać. Smartfon posiada szybkie 25-watowe ładowanie, dzięki któremu w 100 bodajże 15 minut naładujemy tego potworka. Oczywiście ładowarka 25-watowa Quick Charge jest w zestawie ze smartfonem. Dlaczego to ogniwo jest tak dobre? Ano wszystko wynika z tego, że zamiast pchać kolejne Exynosy do swoich smartfonów, Samsung poszedł o krok dalej i zastosował tutaj w zależności od rynku dwa modele, Snapdragona 730 oraz Snapdragona 730G. Z tym, że zaznaczam, mam z tym telefonem pewien problem. Mianowicie robiłem wszelkiego rodzaju testy syntetyczne, benchmarki i model bazowy tego urządzenia to SMM515F. Czyli patrząc po testach na indyjskim rynku, jest to rzekomo praktycznie ten sam procesor co 730G. Z tego co pamiętam, 730G różni się lepszą i większą optymalizacją pod gry. Poza tym jest to procesor bardzo, ale to bardzo podobny i w tej półce cenowej uważam, że w zupełności wystarczający, który powinien Wam wystarczyć bez problemu na najbliższe 2 lata. No właśnie, testy syntetyczne pokazują jedno. Jest to procesor rzecz jasna wolniejszy od tegorocznych Snapdragonów 865 czy 855. Jest to poziom wydajności XX flagowca, czyli Snapdragona 845 i mam wrażenie, że w dalszym ciągu zadowoli wszystkich malkontentów osoby, które chciałyby kupić dobre urządzenie, oczekując tego złotego środka pomiędzy stosunkiem jakości do ceny. W smartfonie znajdziemy trzy aparaty. Pierwszy 64-megapikselowy z przysłoną f1.8, drugi 12-megapikselowy ultra szeroki i dwa aparaty po 5 megapikseli makro oraz odpowiedzialne za głębię ostrości. Tak jak zazwyczaj jest w tego typu urządzeniach, zabrakło odpowiedniego teleobiektywu, zatem nie mamy tutaj optycznego zbliżenia. Musimy się zadowolić cyfrowym, jednak z racji tego, że ta matryca jest 64-megapikselowa, nawet jakieś 2-4-krotne zbliżenia nie powinny stanowić dla Was problemu i te zdjęcia w dalszym ciągu będą zachowywać odpowiednią jakość. Brakuje optycznej stabilizacji obrazu, co może dla kogoś być problemem, jednak filmy rejestrowane w maksymalnej rozdzielczości 4K też jak na swoją półkę cenową wyglądają bardzo fajnie. Aparat do selfie 32 megapiksele z przysłoną f2.2, wsparciem HDR oraz możliwością nagrywania filmów Full HD do 30 klatek. Jako ciekawostka warto też zaznaczyć, że smartfon poza wbudowaną pamięcią 128 GB, jako jeden z nielicznych w dzisiejszych czasach, ma również możliwość rozbudowania go poprzez kartę pamięci, a jednocześnie ma legendarne złącze mini jack 3,5 mm, zatem dla osób, które chciałyby słuchać muzyki, no to uważam, że jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Tym bardziej, że Samsung poprzez swoje aplikacje również daje nam możliwość całkiem sporej personalizacji dźwięku, dopasowując go tym samym pod nasze preferencje osobiste.
Jeżeli chodzi o audio wydobywające się ze słuchawek, rzecz jasna, poza oczywiście odpowiednimi przetwornikami, duży wpływ na to będą miały słuchawki, na których będziemy słuchać muzyki. Jednak trzeba zaznaczyć, że głośnik mamy tutaj tylko i wyłącznie mono, nie są to głośniki stereo. Czy to mi przeszkadza, tym bardziej znowu mając z tyłu głowy cenę? Uważam, że nie, jak na pojedynczy głośnik telefon gra całkiem fajnie. Jednak powracając do tego, co jest najważniejsze w tym smartfonie, czyli bateria. Ta, tak jak mówiłem Wam wcześniej, o pojemności aż 7000 mAh gwarantuje Wam niesamowite wyniki czasu pracy na ekranie. Słuchajcie, ja ten smartfon naładowałem wczoraj o godzinie około 17. Mamy dzisiaj godzinę 11. Mam baterii 82%. I to nie jest tak, że ten smartfon leżał nieużywany. Obejrzałem na nim 3 15-minutowe filmy na YouTube, posłuchałem trochę muzyki, pograłem w jedną grę, a jednocześnie przez noc słuchałem podcastów. Powiem Wam wprost, 9-10 godzin pracy na ekranie to nie jest jakiś fantastyczny wynik na tym telefonie. Z tego co patrzyłem na różne testy osób, które używają ten smartfon od tygodnia, dwóch, mam też na myśli tutaj testy zagraniczne, żywotność pracy na jednym cyklu ładowania sięga od 13 do, uwaga, 15 godzin SOT. Jest to wynik fantastyczny i po tych niespełna dwóch dniach styczności z tym smartfonem mogę to potwierdzić, że jeżeli chodzi o baterię, jest to najlepsza bateria, z jaką miałem styczność na przełomie lat. Nie przypominam sobie, żeby smartfon tak długo wytrzymywał na jednym cyklu ładowania. No, szacun. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wcześniej wspomniane Snapdragon 730. Ten, tak jak Wam powiedziałem, sprawdza się bardzo fajnie podczas gier, aplikacji, czy nawet podczas nawigowania po systemie. Nie zdarzyły mi się do tej pory najmniejsze przycięcia animacji. No mam wrażenie, że na przełomie ostatnich lat ten Samsung w dalszym ciągu rozwija swoją nakładkę, która kiedyś była LaQuizem, a teraz powoli, powoli, małymi krokami zbliża się do tej szybkości. No nie powiem, że czystego na Androida czy Oxygen z OnePlusów, jednak no, jest po prostu coraz lepiej i to też ewidentnie widać na tym urządzeniu. No dobrze, zatem moi drodzy, podsumujmy ten smartfon na plus. Wybitna bateria, której jeszcze nie spotkałem w tego typu smartfonie. Prawdę mówiąc, nie ma szans, aby ktoś z Was rozładował ten telefon w ciągu dnia. Chyba że faktycznie nie pracujesz, dom masz pięknie posprzątany, nie chodzisz do szkoły, nie uczysz się i siedzisz, nie wiem, od godziny 8 rano do godziny 22 w telefonie, to może rozładujesz. Jednak prawda jest taka, że dla osób tych mocno zaangażowanych w życie w sieci i korzystających dużo ze smartfona, dwa bardzo, bardzo intensywne dni pracy na tym telefonie spokojnie będziecie w stanie wykręcić. Kolejno złącze kart pamięci, mini jack, dobry ekran Super AMOLED, tak jak powiedziałem, szkoda, że tylko 60 Hz, ale nie ma co wybrzydzać. Dobre aparaty, wysoka wydajność, Snapdragon 730, 6 lub 8 GB RAM do wyboru, spora płynność, 25-watowa ładowarka w zestawie, no i także szybki skaner odcisków palców zaimplementowany z boku urządzenia. A, no i wiadomo, cena. 1699 zł. Mam wrażenie, że tuż obok M21, który wychwalałem dla Was parę miesięcy temu, jest to drugi smartfon, ten dosyć tani, jak na to, co czasami oferuje Samsung, który z czystym sumieniem już teraz, nie boję się stwierdzenia, mogę polecić każdemu z Was, który oczekuje dobrej wydajności, a jednocześnie, a nawet przede wszystkim, niesamowitej baterii. Co oczywiście nie oznacza, że ten smartfon nie ma minusów. Nie ma rzeczy i ludzi idealnych, więc tak jest i w tym przypadku. Rozmiar oraz waga to faktycznie może być dla kogoś uciążliwe. Telefon jest duży, jest ciężki, no ale tak jak mówię, no gdzieś te 7000 mAh trzeba było wepchnąć. Dodatkowo plastikowa rama, brak optycznej stabilizacji obrazu oraz prawdziwego teleobiektywu. No i rzecz jasna, nie ma ładowania bezprzewodowego oraz głośników stereo. No i na koniec obiecany konkurs, moi drodzy, w ramach którego do wygrania będzie, zastanawiałem się, co w ogóle dla Was przygotować, bo tak, na początku myślałem, żeby wybrać dla Was jakiś fajny smartfon do 1000 zł pokroju M21, który mógłbym dać na konkurs. Ja już coś podobnego zrobiłem kiedyś z Xiaomi i doszedłem do wniosku, że no fajnie, smartfon dla kogoś za 1000 zł, super. Tylko to jest jedna nagroda, którą ciężej byłoby przez Was zdobyć. Dlatego doszedłem do wniosku, że tym razem również wydam na konkurs 1000 zł, jednak nagród będzie aż 10. Mianowicie, jak dobrze wiecie, jestem fanem bezprzewodowych słuchawek, dlatego też
W dzisiejszym konkursie jest do rozdania aż 10 par słuchawek Xiaomi Redmi AirDots S. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu macie w opisie pod tym materiałem. Zaznaczam, konkurs trwa do końca miesiąca, tak aby każdy miał możliwość zgłoszenia się, żeby nie było czegoś takiego, że osoba, która obejrzy materiał w dniu publikacji, będzie miała większe szanse na wygraną niż ta osoba, która na przykład zgłosi się po 2 czy 3 tygodniach. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować Samsung Brand Store z Galerii Bielany Wrocławskiej, którzy użyczyli mi ten smartfon do przygotowania tego materiału. Ja, rzecz jasna, jeszcze taką pełnoprawną recenzję dla Was przygotuję po 2-3 tygodniach użytkowania, jednak jestem pewny, że tego, co widzę w tym urządzeniu, jeżeli chodzi o baterię i wydajność, na pewno zdania nie zmienię. Świetny smartfon z najmocniejszą baterią, z jaką kiedykolwiek miałem styczność w telefonie. Jeżeli oczekujesz od smartfona, że nie będziesz go musiał ładować codziennie, gorąco, gorąco polecam. No i to nie jest materiał sponsorowany. Z mojej strony byłoby to wszystko, moi drodzy. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam o strzelenie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawienie subskrypcji na kanale. My widzimy się po weekendzie w nowych filmach, bo mam już kilka telefonów, o których chciałbym Wam opowiedzieć. Pozdrawiam serdecznie i see ya!